do I look? Very good. How do I look? How do I look? How do I look? Cześć dziewczyny, witam was w moim skromnym saloniku. Rozgoście się dlatego, że dzisiaj będziemy rozmawiać o produktach miesiąca wrzesień. Tu za mną jest moja przyjaciółka, która również uwielbia ploteczki o makijażu. To jest Pinia, szynszyla. Pinia, pokaż się. No chodź, tak pokaż się, tak. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy może od twarzy. Jak już wiecie, moim ulubionym podkładem jest Face and Body z MAC. Natomiast jest to taki bardzo lekki podkład i troszeczkę odcień jest już dla mnie za ciemny. Dlatego przerzuciłam się na coś innego. Otóż mówiłam wam, że nie lubię bardzo Laura Mercier, dlatego że jest to dla mnie za ciężkie. Nie uważam, że to jest dobry tinted moisturizer, więc raczej go nie polecam. Ale słuchajcie, będąc w Berlinie, kupiłam sobie taką Nivea. To jest, słuchajcie, podkład, który się nazywa Extreme Resist i on podobno się trzyma 24 godziny i podobno jest odporny na ciepło i na wilgoć. Ogólnie, słuchajcie, krycie jest tego super kozackie. Wykończenie jest matowe, to jest kolor 02 Nude, więc jak widzicie, jest troszeczkę dla mnie za jasny, także mieszam te dwie rzeczy. Efekt końcowy jest super. Używam do tego pędzla. To jest pędzel z Sephory, który pewnie znacie, do pudru mineralnego numer 45. I może widziałyście, ale Sigma wprowadziła do swojej oferty właśnie takie pędzle, trzy takie pędzle. Nazywa się ta seria chyba Sigmax, coś takiego. I słuchajcie, aplikacja tego jest bardzo łatwa za pomocą tego pędzla. Na pewno jest to no najlepszy pędzel, jaki mam, jeśli chodzi o aplikację podkładu. W ogóle umywają się do tego wszystkie płaskie pędzle. Słuchajcie, on jest bardzo gęsty, do tego bardzo mięciutki, więc szybko można rozprowadzić to jakimi ruchami? Kolistymi ruchami właśnie na całej twarzy i nie zostawia smug. Oczywiście trzeba troszeczkę przetrzeć palcami pod koniec twarz, ale naprawdę to jest mój ulubiony pędzel. Kolejnym ulubionym pędzlem w tym miesiącu jest ten 138 z MAC. Kosztował około, nie wiem, 180 zł chyba. Jest to pędzel przede wszystkim do konturowania. Mi konturowanie nie wychodzi, także ten pędzel jest idealny dla mnie. Tak jak widzicie, po prostu się tutaj pięknie wpasowuje pod nasze policzki. Może być też używany do różu, bardzo często go używam do różu, bo też ślicznie go rozprowadza. Do bronzera, który mam zresztą na sobie i który też jest w moich ulubieńcach i to jest już ten, który znacie, Chanel Bronze Universal. To jest taki w musie bronzer. Jest na moim blogu. Jest brzydki, brudny. Ale co zrobić? Używałam tego codziennie, mam dzisiaj też to na sobie. I jeszcze powracając do pędzla, jego też można używać do pudru. Tu bardzo ładnie wchodzi pod oczy, nosek, wszędzie naprawdę. Bardzo uniwersalny pędzel. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to tutaj moim faworytem w tym miesiącu był cień, który nazywa się All That Glitters. I to jest ten tutaj. To jest cień taki na dzień, do pracy, do szkoły. Tutaj pokazuję. I on ma bardzo ładne wykończenie, dlatego że to jest taki pearl. I używam go z takimi różnymi ciemnymi brązami, więc nuda, ale bardzo ładnie to wygląda. Słuchajcie, natomiast jeśli chodzi o eyeliner, to ten wygrywa. To jest najlepszy eyeliner ever. Nazywa się Super Sleek Liquid Liner i jest też z MAC-a. Ja już robiłam to swatche, dlatego że mi się kamera wyładowała i zobaczcie, jak to się pięknie mieni. Teraz... O, zobaczcie, jak właśnie się pięknie mieni. No po prostu samo złoto. No i tak, i to jest właśnie taki makijaż bardziej na jakieś tam wyjścia. Ale słuchajcie, przypomniało mi się ostatnio,
że mam taki pigment Golden Olive, który Wam kiedyś w jakimś filmiku pokazywałam. Mam go również dzisiaj na oczach. I on się też po prostu cudownie mieni. Zobaczcie, naprawdę efekt jest piękny. I do tego na dole mam kredkę z Urban Decay Stash. Bardzo ładnie się to komponuje. Bardzo mi się ten makijaż podoba na jesień. Dobra. I teraz jeszcze może coś o ustach. Pokazywałam Wam ten błyszczyk Underage z MAC, który sobie kupiłam ostatnio. I używam go naprawdę bardzo, bardzo często, dlatego że przez miesiąc zdążyłam zużyć tyle. To jest dużo, dlatego że ten błyszczyk jest bardzo gęsty. Więc wystarczy nałożyć trzy jakieś kropki na ustach, mocno go rozetrzeć i już jest efekt. Więc tak, to jest mój ulubiony błyszczyk na ten miesiąc. I słuchajcie, ostatnio byłam w Super Farmie i pomyślałam sobie, że kupię sobie nową szmineczkę z Nivei. I tym razem wybrałam taką Fruity Shine. I słuchajcie, naprawdę niesamowity, w ogóle bardzo ładny kolorek jest. Ja teraz zmieszałam ten błyszczyk z tą szmineczką. Zapach jest po prostu cudowny. I on daje bardzo ładny efekt. Super, super nawilża i daje bardzo ładny taki błysk na ustach. Prawie jak błyszczyk. No i ostatnią rzeczą, której chciałam Wam powiedzieć, to jest, co jest z Body Shopu. Kupiłam sobie próbkę na razie tego. Znaczy próbkę, no mniejsze opakowanie. I to jest taki krem do stóp. Taki lotion, taki balsam trochę. Bardzo ładnie pachnie, dlatego że jest o zapachu mięty. I słuchajcie, naprawdę, jak ja posmaruję sobie stopy wieczorem, to rano mam jeszcze takie mięciutkie i jeszcze się trzyma jakby ten produkt na stopach. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Dla mnie dobrze, dlatego że moje stopy są suche i nie jestem zadowolona z moich stóp, dlatego że... No i dlatego właśnie kupiłam ten produkt. Przepraszam Was za to chaotyczne video, ale no coś mi nie idzie po prostu. Miałam zbyt dużą przerwę chyba. Staram się do Was wracać, ale jest ciężko. Ostatnio byłam w ogóle chora przez 2 tygodnie. Natomiast no nie ukrywam, że jest bardzo dużo pracy. No ale miło mi bardzo, bardzo, że do mnie piszecie. Będę się starać jak najwięcej tych filmików robić. Tyle ile mogę, tyle daję z siebie. No i to tyle chyba. Coś jeszcze chciałam powiedzieć? Nie, chyba nie. A, jeszcze tylko chciałam Wam powiedzieć o tym błyszczyku, że on jest bardzo moim zdaniem podobny do tego NARS Turkish Delight. Ma bardzo podobne wykończenie, tylko że jest gęstszy. Także któryś z Was mnie pytała, czy ma kupić ten, czy tamten, to jest bardzo, bardzo podobny. Abym powiedziała, że MAC, dlatego że jest tańszy, to raz. Dwa, że jest bardziej wydajny. Okej, okay, to by było na tyle, słuchajcie. Żegnam się z Wami, pa! Kurde, zawsze mam niesynchronizowane pożegnanie ręką i pa. Robię tak? Pa! Pa! Pinia! Pinia! No chodź, pokaż się. Nie pokaż się. Tak. Pożegnaj się z wszystkimi. Powiedz pa, pa! Pinka! Pa, pa!